Siemanoczko, zaczynamy kolejny odcinek z serii Urbex. Dzisiaj opuszczona szkoła. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. Spójrzcie sami, wejście jest normalne. Ale może zaczniemy tutaj właśnie od dołu i będziemy kierować się do góry. Zaraz zobaczymy, co nas tu spotka. Zobaczmy. Zobaczcie, jest tu trochę tej rupieciarni. Może będę szedł z lampą, będzie lepiej widać. Spójrzcie. Spójrzcie sami, zaraz zobaczymy to jakieś podziemne klasy. O proszę. To jest naprawdę wielki budynek. O kurczę, graficiarzy też było sporo. No nic, ruszajmy dalej. Zaraz zobaczymy, co nas tu czeka. Może pierwsze pójdziemy właśnie tą stronę, zrobimy. A dopiero później pójdziemy tam na prawo właśnie. Jakieś syreny słychać. Właśnie nie przejmujemy, tylko idziemy. Jak nas ktoś stąd wygoni, to nas po prostu wygoni. Ej, dobra, to teraz wejdźmy tu. Aha, to wszystko takie podziemne klasy. Nieźle ktoś tablicą zatkał okno. Dobra. Całkiem sporo to wygląda. Zobaczcie, rury, nie rury, wszystko. Wszystko widać jest. Jest dewastowana. No ale dużo rzeczy pozostawało w niej. Sam jestem zdziwiony. Myślałem, że będzie tutaj mniej tego wszystkiego. Że wyjdziemy teraz tutaj. Spójrzcie sami, jak to wygląda. Ktoś zgubił buta. To szarpany strasznie. Dobra. Dobra, chodźmy tędy. Dobra. Ciekawe, czy będziemy mieli jeszcze jakieś inne tutaj wyjście do góry. No ale to zaraz się przekonamy sami. No i przymknę to. O, to było przymknięte. I zaraz zobaczymy, co tutaj mogło być. Ale chyba stołówka na to wygląda. Spójrzcie sami i ocencie. Ale na moje oko to właśnie była stołówka. O, i zobaczcie, tutaj by było właśnie zaplecze. Może też tutaj wyjdziemy. Rzucimy okiem. O, tutaj, co tutaj mamy? Spójrzcie. Nie, no nie da się otworzyć. Chyba, że nikt tego nie wyniósł. To jest dziwne. Dobra. Więc chodźmy dalej. Zobaczmy, co tu dalej się kryje. Kurczę, zobaczcie, jaka klimatyzacja, wszystko. O, to dobre. Fajnie to wszystko wygląda. Kurczę, jak tutaj cały sufit zdarty. O, spójrzcie sami. Kurczę, całkiem duży obiekt. Ciekawe, czy kogoś tutaj nie spotkamy, bo spore miasto i mogą być tutaj lokalsi. No, ale powinniśmy sobie dać radę. Dobra, bo chyba jeszcze tutaj nie byliśmy, co nie? W tym pomieszczonku. Otóż tutaj bo była jakaś kotłownia albo coś z tym związane. Spójrzcie sami, bo trzeba muszę to uważać. Zobaczcie. Tutaj coś było, ale chyba zostało skradzione. Może jakiś piec. Dobra, idę dalej. Teraz zobaczymy, co tutaj się kryje. Spójrzcie na sufit. Orurowane. Proszę, tutaj trzaski słychać. Korki ktoś wszystkie pozabierał. Zostały tylko, nie wiem, jak to nazwać. Dobra, to może wejdziemy tutaj. Kurczę, całkiem spoko to wygląda, co nie?
Zobaczcie, sufit tak samo. Fajnie, fajnie. Może podejdziemy tu troszkę. Chodźcie, to jakieś chyba piece były. Albo coś w tym stylu. Mogło być tu grzanie. Bo to właśnie głównego chyba tego zbiornika nie ma, bo to widać, że to jest porozkręcane. Ale złomu do tej leży naprawdę dużo. Powoli, powoli to wynoszą. Zobaczmy tu. Nie no, cały środek jest wydarty. Dobra. Okej. Okay. Gniazdka. Nie słyszajmy dalej. Zobaczmy, co nas tu jeszcze czeka. Powiem wam, że nie spodziewałem się. Podoba mi się to miejsce. Jest całkiem spoko. Jeśli moje filmy się podobają, dajcie subskrypcję. To motywuje mnie do dalszych eksploracji. O, zobaczcie. Jest kolejne wyjście. O kurde, trzeba uważać. Widzicie to? Tak. Żeby na głowę to nie spadło. To może później tam pójdziemy. Zobaczcie, to z tymi schodami się jeszcze może ukrywać. No, ale to jest ciekawe, jak widać. Dobra, to może cofnijmy się, pójdźmy w prawo, albo najlepiej tutaj na prost i zrobimy sobie już to pomieszczenie. Będziemy mieć z głowy, żeby nie zapomnieć właśnie. Te sufity ciekawie wyglądają, bo wszędzie jakieś rurki wszystko wystają, ale to właśnie jakieś suteryny i właśnie z nich zrobione klasy. No i jeszcze zrobię zdjęcie tego obiektu na sam koniec, to zobaczycie, jak on wygląda. No ale na razie chodźmy dalej. Zobaczcie, może wejdziemy tutaj. O, co tu mamy? O kurczę, tutaj jeszcze zobaczcie okablowanie. Dosyć dużo tego. Możecie sobie zobaczyć. Tu u góry są też rury. Dobra. Zobaczcie, jak to wygląda. Kurczę, wszystko strzela. Chcę to zrobić jak najciszej. Żeby się to nikt nie zdenerwował, wychodzę. No ale nic, próbujemy. Zobaczcie, jakie drzwi, jak od jakiegoś sejfu, ale one chyba tutaj były właśnie. I ktoś się wyrwał. Naprawdę konkretne. Dobra, może wyjdziemy przy okazji już. Tutaj jeszcze zobaczymy, co tu się skrywa. Zobaczcie na ścianach. Tu chyba jakieś przedszkole może było, coś takiego, bo takie właśnie bardziej dla dzieci. I zobaczcie te rury. I takim to wszystko wisiało nad głowami. To jest dziwne. Może był tu jeszcze jakiś sufit dodatkowo, ale wątpię. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda. Dobra, ruszajmy dalej. Zobaczmy tu jeszcze. Nie no dobra, wychodzimy stąd. Ale to jest spoko pomieszczenie. A tu właśnie chyba jakieś młodsze towarzystwo przysiadywało. Dobra, chodźmy dalej. To co, może wyjdziemy tutaj. No zobaczcie, tu jest jakiś schowek, dużo drzwi. Ale też tu była łazienka. Z tego co widzę. Tak. Co, spróbujemy tam przejść dalej? Spróbujemy. Zobaczcie, ile tego nagromadzili tutaj. Może nam się uda przejść. No szczerze, w to wątpię, że on sobie krzywdy nie zrobił, bo to porcelanka. No ale nic, zobaczmy, co tutaj się kryje. Hej, dobry jestem, zobaczcie, tam są drzwi, że normalnie bym przeszedł. No ale nic, to chyba są tablice, co nie? Jak to wygląda? Właśnie, jakby to były tablice. Dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Na lewo. Tak samo, wszystko to klasy. Zobaczcie, sufity jak zwykle rurowane. I tu też mamy jakieś właśnie kojące obrazki. Dla dzieci zawory, ale zaworami to ja nie kręcę, bo to nigdy nie wiadomo.
Właśnie tu też coś jest. Dobra. Zatem ruszajmy dalej. I dół chyba mamy cały. Tak mi się wydaje, że nic nie ominąłem. To co, może wyjdziemy tutaj kratką do góry. Zobaczymy, co tu się kryje. Spójrzcie, tu tak samo. Wszystko dla dzieci. Ej, dobra, może wyłączę. Już będzie może troszkę jaśniej. Dobra, to zanim pójdziemy na samą górę, zobaczmy, co tutaj się skrywa. Na szczęście nikogo nie widać. Zobaczcie, to było chyba wejście do tego obiektu. Nie mogłem tędy wejść, bo właśnie jest zamknięte, jakieś kraty są. Dlatego się tutaj troszkę cofniemy. No zobaczcie, że tak samo kable niepowyciągane do końca. Nieźle. Dobra. To co, wyjdziemy tutaj? O kurczę, tutaj chyba jakieś łazienki. Tak mi się wydaje. Ej, może włączymy tą lampę. Będzie troszkę lepiej widać. Ej, ale takie coś to ja pierwszy raz widzę, żeby w szkole była wanna. Nie wiem, skomentujcie to, bo ja jeszcze z takim czymś się nie spotkałem, żeby w szkole wannę trafić. No, jeśli widzieliście to coś takiego, to podzielcie się ze mną. A ja ruszam dalej. Zobaczcie, jak to wygląda. Chodźmy tutaj. Nie wiem, co to za miejsce było, kto tutaj urzędował, że miał właśnie taki kantorek, no i można było się wykąpać. I tym bardziej to jest na wyjściu do szkoły. Tu mamy kolejne. I to ja może zgaszę ją, bo troszkę w oczy się będziemy rzucać zbyt mocno. No ale tutaj już różnie nie będziemy mieli. Są tylko przy ścianach. Dobra, chodźmy tutaj. Tak, to nie wiem, co to za kantorki. Nie wiem, co to mogły być, może jakieś komputerowe, czy nie, niby są jakieś gniazdka, ale po jednym przy ścianie. Może to było to z internatem, co? Jak myślicie? I może tutaj właśnie można było się przespać. Właśnie nie wiem, czy to właśnie, czy ta szkoła właśnie nie była z internatem, bo tak to by tłumaczyło to wannę. Bo inaczej to nie mam wytłumaczenia, skąd ta wanna w szkole. No ale dobra, spójrzcie. Mamy jakieś graffiti, całkiem spoko. Tu też chłopaki widać, że się starali. Dobra. Tutaj zerkaliśmy. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Ale zobaczcie, wszędzie tutaj są kable, wszystko. Nikt tego jeszcze nie pokradł. I bardzo dobrze. Jest co zwiedzać. O, zobaczcie, tutaj może uda nam się wejść. Oczywiście, że nam się uda. Dosyć szczelnie zamknięte. Ktoś tak sobie przymknął, może chciał ukryć właśnie to, bo tu jest jakiś, zobaczcie, silnik z wentylatorem. Może bał się, że ktoś mu to wybuchnie. Ogólnie to wygląda, jakby sobie ktoś aluminium gromadził. Może to jest czyjaś baza. Zobaczcie, tutaj łóżko. Tak jakby polowe rozwalone. Nie, to jest zwykłe. Tylko ktoś się rozwalił. Dobra. Chodźmy z tego pomieszczonka i może zamkniemy tak jak było, żeby się lokalsi nie denerwowali. Dobra. Wejdźmy tu i to posprawdzajmy. Widzicie sami tam blokowiska. Dobra. To co, teraz robimy tą stronę. Bardzo ciekawe, ale już wygląda, że dość długo jest opuszczona. Zobaczcie, graffiti, wszystko, okna powybijane. No i jeszcze pokażę wam te, a to jakieś świetlubki powyciągane, wszystko. Dobra, chodźmy dalej. No i co, to pewnie było drugie wejście na ten obiekt. Ciekawe, czy to nie jakaś podstawowa, bo... No nie, no jak na przedszkole, to na pewno nie.
Czy jakaś szkoła wyższa chyba była. No nie wiem, oceńcie sami. Dobra. No to co, ruszamy dalej. Tylko może teraz przejdziemy się klasami troszkę. Czy co, nie wiadomo, co, nie wiem, co, jak to nazywać, ale będę nazywał to klasy. Później może zrobimy korytarz. Przejdźmy chociaż jedno piętro całe. Oto jest na 100% klasa, bo mamy tablicę. Proszę bardzo. I tutaj mamy jeszcze jedną, mniejszą taką naścienną. Też tutaj to wygląda, jakby właśnie jakaś ścianka tu była. No ale jak widzicie, wszystko tu jest zdewastowane. Dobra, wyjdźmy stąd, bo już to nas ogranicza. I zobaczmy ten może korytarz, żeby tutaj właśnie nic nie pominąć, bo naprawdę niektóre fajne są rysunki. Dobra. Ej, to co? Ej, dobra, zrobimy tak, że przejdziemy tutaj w prawo. Będziemy zawsze tak jedną stroną szli, co wtedy może wszystkiego nie, wszystko wam pokażę. Dobra. Ej, zobaczcie. To może nie tak dawno była zamknięta. To jest z Naruto. Dobra. Tutaj chyba kolejna klasa. Ale graficiarze widzę, że nie obijają się. Jest naprawdę dobrze zrobiona robota. Wszystkie ściany wymalowane. Dobra, chodźmy tutaj. I tu mamy kolejną chyba klasę. Dobra, tam tu się nie będę zbytnio zbliżał, żeby za bardzo w oczy się nie rzucać, a żeby wam właśnie pokazać, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, tutaj kolejne tablice zniszczone. Ta się jeszcze ostała na ścianie. Dobra. Zobaczcie, tam też spróbuję jakoś wejść. Może się uda, tam na górę. No ale to wszystko po kolei. Zatem chodźmy tutaj. Zobaczcie, wszędzie właśnie są. Nie, no a tutaj jest bardziej kable wydarte. Chociaż no zobaczcie, kabli jest strasznie dużo. Tędy weszliśmy. To może pójdziemy jeszcze tutaj. Bo po prawej stronie mi się wydaje, że jeszcze tu mamy jakieś niesprawdzone pomieszczonka. Proste, że tak. O kurczę, to może wyjdziemy na sam początek tutaj. O kurczę. Całkiem spore. No ale pucha, pusto w środku. No to może tutaj to podejdziemy, ale nie, to tak samo wszystko wydarli. Nie szczędzą. Dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy, co tutaj się jeszcze kryje. To też tak wygląda, jakby było miejsce po tablicy. Dobra. To co, teraz chyba będziemy musieli wejść troszkę wyżej. A nie, są tu jeszcze jakieś pomieszczenia. Ale zobaczymy, co tutaj się kryje. Może też lampy nie będę włączał, bo nie ma tragedii. Kurczę, słyszę, jakby ktoś tutaj łaził. A bym się nie zdziwił właśnie, żebym kogoś spotkał. Dobra. Zatem idę dalej. Tak się przy okazji rozglądam. To nigdy nie wiadomo. Zobaczcie, wentylacja. I te rury. Dobra, chodźmy tutaj. Zobaczcie, wszystko porozwalane. Nie szczędzą, ale tutaj chyba były łazienki. Bo tylko kawałki właśnie pozostawały. Ale jakieś zbiorowa toaleta, co nie? Tak, zobaczcie, toaleta koło toalety. Dobra. Zatem ruszajmy dalej. Może teraz wybierzemy się tutaj właśnie i co? Wchodzimy troszkę wyżej. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Ładnie wszystko wymalowane. Dobra. Fajny obiekt, kurczę, nie spodziewałem się, że aż będzie aż tak kozacko tutaj.
I co? I to będzie chyba... O, tam pójdziemy zaraz. Prawie wszystko to samo, to co? Może jednak ruszymy na sam początek tutaj, tylko zobaczymy jeszcze tu tą skrzynię. Co tu się może kryć? I co? I ruszajmy dalej. Zaraz zobaczymy, co tutaj. Tam muszę uważać, są jakieś bloki, ale mam nadzieję, że nikt mnie nie podkabluje, że tu jestem sobie uważę. Dobra, zobaczcie. Kurczę, nieźle to zdewastowane jest. Tam też jest jakiś budynek, ale nie wiem, czy właśnie można do niego wchodzić. Wiecie co, miałem taki pomysł, żeby przyjść tutaj w nocy, ale właśnie to jest troszkę większe miasto i obawiałem się, że spotkam niepowołanych ludzi, to nie chciałbym ich spotkać, bo tutaj nie wiadomo, kto tu może siedzieć, bo też to jest za granicą właśnie, więc wolę nie ryzykować aż tak i wolałem w dzień tutaj przyjść, może jeszcze kiedyś zrobię. Jak coś, to piszcie w komentarzach, jakbyście chcieli właśnie, żebym zrobił jakiś nocny film. A tak na razie to zobaczcie, tutaj też jakaś była klasa, bo jest tablica, ale całkiem spoko, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Jest naprawdę kozacka ta szkoła. Zobaczcie tutaj. Nie wiem jak wam, ale mi się tutaj strasznie podoba. Aha, i tu jest to zejście. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, co się kryje. Dobra. Aha, i tu byśmy mieli zejście na dół. I tam właśnie wam pokażę. Zobaczcie, jest brama i jest zamknięta. Nie ma sensu tutaj schodzić, więc cofnijmy się i zróbmy to piętro. Ale tutaj jest naprawdę fajnie to wygląda. Ale jeszcze tutaj jest taka, nie wiem właśnie co tutaj, czy coś się kryje, czy po prostu tak jest. A nie, zobaczcie. Aha, tu jest okno, dobra. Dobra, to ruszajmy dalej. Muszę stąd zamykać, bo tutaj jest naprawdę taka przestrzeń, że mnie widać. No to ruszajmy dalej, żeby dokończyć ten obiekt cały zrobić. Dobra. I tutaj. Nie wiem, ale chyba wchodziliśmy na pewno. Więc idę dalej. A naprawdę tych graffiti to jest tutaj mnóstwo. Właśnie szkoda, że nie wiem jak długo stoi ten obiekt pusty. No zobaczcie, tutaj już. No to ładnie starali się. Tutaj rozwalone wszystko. Mi się wydaje, że surowce uzyskują. I dlatego tak niszczą. Zobaczcie, tu też jakieś mamy. O, słyszałem, że ktoś kaszle sobie. To ciekawe, czy ktoś tu zaraz nie przyjdzie. A niech sobie przychodzi, mi to nie przeszkadza. Tylko żeby się mnie nie czepiał. I zatem idę dalej. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Kurczę. Urok większego miasta. Muszą być wszędzie sygnały, koguty. Dobra, mam nadzieję, że to nie po mnie. Dobra, zobaczmy tu jeszcze. Jak to wszystko wygląda. To i ruszając dalej, w taki sam sposób jak wcześniej przechodziliśmy pomieszczenia. No to zobaczcie, można było z klasy do klasy i korytarzem przejść. O kurczę, tutaj to już jest całkiem, można powiedzieć, że wszystko. Nie okradli tego. Cała skrzynia. Czym wyżej, to tym ciekawiej się zaczyna robić. O, zobaczcie, jaka ta klasa ma właśnie tak pomarańczowo, ja to widzę. No i oczywiście ładny zakłód słońca nam się szykuje. Dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy, co tutaj jeszcze nam się uda znaleźć ciekawego. Graffiti mnóstwo. Mamy jakieś drzwi wyrwane, ale znów takie duże, nie? Nie wiem, co one to, do czego służyły te drzwi. One takie grube, ale to chyba tam właśnie od tych prądów. Tutaj zobaczcie, graficiarz zostawił swój sprzęt. Nie zabrał puchy. Dobra.
No co, ruszajmy dalej. Bo przed nami jest chyba jeszcze jedno piętro. Zaraz jeszcze wyjdziemy tutaj, zobaczymy. No szkoda by było chociaż jedno pomieszczenie opuścić i nie wejść. No to w sumie to jest chyba nawet moja pierwsza taka właśnie szkoła, taka prawdziwa, bo tak wcześniej to byłem w jakichś, nie wiem, ciężko nazwać niektóre budynki. Bo nie wiadomo, co tam się tak naprawdę kryło. Ani dobra. To tutaj, nie będziemy chyba tutaj wchodzić. No zobaczcie, to nam się już szykuje ostatnie piętro. Dobra, to tak samo skrzynia, wszystko jest. Dobra, chodźmy dalej, zobaczmy w tej klasie jeszcze, co się kryje. Tablica, można powiedzieć, że prawie wisi. Dobra. Kurczę, wszędzie różne dźwięki słychać. Dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy tutaj. Chyba jeszcze tutaj mamy jedno pomieszczonko, w którym nie byliśmy. Zobaczcie, to jakieś szkło, szybę ktoś rozbił. Dobra, wejdźmy. Aha, i to będzie to samo. Może nawet kolorystyka. Każde pomieszczenie jest to samo i zostę. Ale zobaczcie, tutaj same są już. Aha, bo tam była damska, to nie męska. A tutaj już były te, na też tak właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Takie wspólne, bez przegród. A może były tu kiedyś przegrody. Całkiem możliwe, bo są takie ślady na ścianie. To pewnie były. Więc to były pewnie, zapewne to łazienki. I wejdźmy tu jeszcze. I może tutaj to troszkę lampą zaświecimy, bo jakieś ciemniejsze te pomieszczenia. Ale też całkiem spoko. Czerwone ściany i fajnie graffiti do nich pasują. Zobaczcie, jakieś okienka u góry. Tutaj już mamy rury przy sufitach. Tu mam z tymi rurami. Dobra, chodźmy dalej. Okej. Zobaczmy tu. No i co? Jesteśmy znów tutaj, więc wchodzimy na ostatnie piętro. Zobaczmy tu, co nas spotka. Jak na razie nie jest źle. Żadnego lokalu nie spotkaliśmy. Kurczę, jeszcze coś mi się w nogi zaplątało. I okej. Okay. Rzućmy okiem. O, tutaj już inaczej, bo właśnie nie ma wejścia. A, jeszcze okna zatkane. I zobaczcie, jest tutaj wejście na dach, ale niestety no nie ma jak wejść, nie ma żadnej drabinki. Bo tak to byśmy się spuścili na to. No, ale niestety. Zobaczcie, to są takie właśnie solidniejsze drzwi. To może tamte właśnie były stamtąd wyrwane. Zobaczcie, tutaj tak samo jest dużo kabli. Nikt tego nie kradnie i bardzo dobrze. I ruszajmy dalej. Może przymknę to tak jak było. To co zgaszę ją, bo nie ma co. Dobra, chodźmy tutaj. O, zobaczcie, tam mamy już okna. Nie zasłonięte, to zaraz zobaczymy, jak to wygląda troszkę tak z góry. Szkoda, że się na samą górę nie da. Jak się zobaczcie, ktoś też wszystko rygipsy pozdzierał, bo pewnie to były. O, no, widać tutaj na ziemi. Wszystko leży, ale dlaczego? Nie wiem. Zobaczcie, tak to wygląda. I ruszajmy dalej. Zaraz będziemy mieli ten projekt zakończony. Jak na razie jest spoko, bo nikt nie przyszedł, żeby nas tutaj przegonić. To jest duży plus. A zatem chodźmy tutaj. Ale zobaczcie, te klasy już tak nie są połączone jak tamte. Tu jakiś słoń. Zobaczcie. Ale to jest chyba oryginał ze szkoły. Tak mi się wydaje. Oczywiście oprócz tych graffiti. Dobra. Idę dalej. Zobaczmy tu. A nie, jednak jest wszystko to samo. Ten sam układ. Ale to nic nie zmienia, że naprawdę jest naprawdę fajnym obiektem. Ten obiekt podoba mi się. Szkoda, że te szyby tak były wybijane. No ale niestety
Zobaczcie jeszcze górę, to tak samo, te gipsy pozrywane. Wszystko dewastują. Dobra, chodźmy tu. No zobaczcie, tutaj już się tablica trochę bardziej uchowała, ale też jest zjechana całkiem nieźle. Tak, zobaczcie, to okno, tam też jest jakiś budynek, ale nie wiem, czy on jest opuszczony. Wygląda na jakąś salę albo halę sportową, ale ona może być w użytku. Podejdę tam, się pokręcę, zobaczę, ale to później. Na razie chodźmy jeszcze tutaj. Teraz zobaczymy, co tutaj się kryje. Czy to tak jest, jest jeszcze, ale tak samo, wszystko pozabierane. Zobaczcie, tutaj jest całkiem ciekawa postać. Ale to bardziej, powiem wam, że chyba podarcizm podchodzi, to niedobrze. Ocenicie sami, a ja idę dalej. Och kurczę, ale wieje. Przeciągi zaczynają się robić. Tam sobie ktoś spaceruje. Ja no powiem wam, że naprawdę fajny, ciekawy obiekt, ale mam nadzieję, że jeszcze coś znajdę tutaj. Byłoby fajnie. Dobra. Tutaj tablica rozwalona. Że tego nikt jeszcze nie ukradł, to jest dziwne. Zobaczcie, po świetlówkach. Ale chyba nie ma sensu tego brać, jak tego nie biorą. Tam sobie ktoś chodzi. Jak sobie chodzi, mi to nie przeszkadza. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Się nie pokazywałem, mam tych klatek. Dobra, i zobaczcie tutaj. Jest naprawdę dużo tych kabli. To aż dziwne, że to jeszcze nie jest, że to nikt się tym jeszcze nie zainteresował i tego nie zabrał. No ale bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że po moim filmie się to nie zmieni. Bo oczywiście nie zdradzę, gdzie to miejsce jest dokładnie. Możecie się tylko domyślać. No zobaczcie. Jest jeszcze tablica, słychać, coś tam mówi. I zobaczcie, tutaj jest jakaś dziura, że normalnie na dół widać. Wcześniej tego nie zauważyłem. Może jest w suficie. Ej, dobra, zobaczmy jeszcze tutaj to graffiti. Jest też dosyć ciekawe. Co, i wejdźmy tutaj. O, zobaczcie, tutaj już jest więcej jakiś. A to chyba wentylacja będzie. Ale też, że tego nikt nie ukradł. To aż naprawdę jest szok. No dobra, i weźmy tu. O kurczę. Nie wiem, to ta tablica chyba leży tutaj. A to nie wiem, po co było. I co to mogło być, bo to wygląda jakby jakaś szyna była, albo coś takiego. Ocenicie sami. A ja ruszam dalej. Aha, to te łazienki dalej. Też były łazienki. I może dlatego tak to zrobione. O, jak ptaszek poleciał sobie. Nie wiem, czy go widzieliście. Ale tutaj już włączymy lampę. Bo tu coś ciemno się robi. Zobaczymy, co tu się kryje. Okna pozabijane. To sobie niezły bunkier tutaj zrobił. Dobra. Ruszajmy dalej. I zobaczmy. Aha, i tutaj już będziemy mieli koniec. No więc zatem, jeśli spodobał wam się film, dajcie subskrypcję. Zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!